Bardzo proszę w tej chwili o pozycję baczność, dlatego że jak ja byłem młody, to rzeczywiście stawałem na baczność, kiedy w telewizji zapowiadali artystę, który się nazywa Andrzej Wychowski. To była brawo. To była naprawdę wielka uczta duchowa, wielka rozrywka, wspaniały artysta, który potrafił przyciągnąć przed telewizory mnóstwo ludzi. I teraz chciałbym Państwu przedstawić Andrzeja Wychowskiego w duecie z Andrzejem Płączyńskim, wiązance parodii i dawnych, i obecnych osób. Andrzeju, proszę. Proszę Państwa, ja mam w swoim życiu do wykonania wiele różnych koncepcji i myśli. Ja różne rzeczy w swoim życiu wykonywałem, ale byłem w obozie koncentracyjnym, byłem dziennikarzem, znowu byłem dziennikarzem, no a później byłem posłem, no i swego czasu ministrem spraw zagranicznych, a teraz przez sekundę będę konferansjerem. Oto przed Państwem znakomita pieśniarka mojej młodości, mojego dzieciństwa, Edith Piaf. Dziennikarzem sportowym, różne rzeczy w swoim życiu wykonywałem, prawda? Potem byłem posłem i teraz jestem europosłem. No i przez sekundę będę tutaj, prawda, konferansjerem. Potem przed Państwem mój ulubiony piosenkarz Jerzy Polonski. Nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy tamtych dni. Będziesz moja miła, nie raz uniśniła, aż świt. Powiesz jeszcze wtedy, że miłością miło to, co się zdarzyło nam. Dasz mi znać osobę, dasz mi znać. Spróbujemy wtedy jeszcze raz. O, nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz nigdy, nie zapomnisz mnie. No, jakby to powiedzieć, ja pośród 100 piosenkarzy wybrałem swojego ulubionego piosenkarza. Proszę Państwa, no, w sposób demokratyczny i wolny wybrałem go. A wy sfałszowaliście te wybory. O, a jest nim Zbigniew Wodecki. Te pszczółkę. Te pszczółkę. Te pszczółkę. Ojej. Thank you.
Państwa, jest rok 1970. Obywatelki i obywatele, towarzysze! Polska Ludowa przez 25 lat po najstraszliwszej z wojen zbudowała dla ludzi ponad 6 milionów mieszkań z ciepłozimną wodą, z kaloryferami, z prądem, z gazem, z windą, po angielsku window. O, to była Polska Ludowa. Minęło 40 lat i 25 lat od tak zwanej transformacji. O nie, 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 panie, nie przesadzajmy, jak mówił ogrodnik do ogrodnika. Nie wyrzuciliśmy z mieszkań 40 tysięcy emerytów i rencistów, tylko najwyżej 38. A to jest duża różnica. Jak już jestem przy głosie, to muszę się Państwu przyznać, że w moim instytucie poprawiamy nieco literaturę. No i jedną z takich rzeczy, z takich kawałków, prawda, który ja poprawiłem, to jest właśnie ten, który tu za chwilę powiem. Jest to kawałek, który poprawiłem niejakiego Minkiewicza. Litwo, ojczyzno Miłosza. Ty jesteś jak zdrowie. Wasze w gardło nasze. Ile cię trzeba cenić? Nie chcę, ale muszę się wydać. Bo za prąd i gaz wydałem cały książkowy zapas. Z prądem dam se jeszcze radę. Znam w liczniku taką wadę, że go podkręcę moim śrubokrętem i mi wyjdzie 3 razy 3, 6. Z gazem gorzy, albo 6. Od tej polityki głowa boli. I przez to człowiek damkę rzadko widuje. I te słowa do ciebie piłuję. Panno święta, co jasny bronisz Częstochowy. Dzisiaj mam w klapie twój obrazek nowy. A mówią, że się wcale nie rozwijam. Ciągle to samo tym ludziom nawijam. A Matka Boska w klapie już chyba 10. Harlekina przeczytana strona 125. No, fakt niezaprzeczalny, że przez 2 lata. Ale dzieło jak dzieło, ciężkie jak armata. Znam się na broni, bo on był naczelnik sił zbrojnych. A do tego prezydentem nazywamy. No i profesor, doktor, wielu uczeni, rehabilitowany. Więc ja go mówi, zmieńcie swych ataków model, bo wam z tych jaźń zrobię kogel-mogel.